Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Wiedźmina, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni, dokładnie o tej samej porze, czyli jest 3:00 w nocy. Mamy dzisiaj do zrobienia kilka rzeczy i mam nadzieję, że to się wszystko uda. Po pierwsze, musimy do tej przystani znowu podejść i popłynąć łodzią, żeby zabić te potwory, które tam nawiedzają przystań. Ale to w nocy. Możliwe, że tej nocy już się tam nie wyrobimy. To jest raz. Dwa, z Zoltanem trzeba porozmawiać o mieczu. Shanina nam powiedziała, że powinniśmy z nim porozmawiać. Także to można w dzień zrobić. Porozmawiać z Baraniną, który siedzi tu zaraz obok, prawdopodobnie w tej karczmie. I to zrobimy jako pierwsze. No i ostatnio pójść do Raimonda, czyli do tego detektywa, żeby ogarnąć sobie, żeby z nim porozmawiać, no bo parę rzeczy dowiedzieliśmy się. Z tym świadkiem, który tam wspomniał nazwisko Kalksteina, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale najpierw załatwimy tego Baraninę tutaj, znaczy załatwimy, pogadamy z nim. On tu powinien jeszcze być. To jest, tylko gdzie to jest? No nie, miś kudłacz jest tu na końcu, tak, tu na końcu jest miś kudłacz, to tutaj z nim spróbujemy porozmawiać. Mam nadzieję, że jest jeszcze tam u siebie. Jak będzie, to spoko, jak nie, no to cóż. Rzucam okiem, czy tu ktoś jest jeszcze w ogóle. Taki, którego nie było wcześniej, gdzie może się pojawił, ale nie ma. Nie wiem, gdzie Zoltana znaleźć w sumie. Ostatnio był u Kalksteina chyba. Dobra, jest Baranina. Najpierw z nim. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. No i co teraz zrobimy? Przyciśniemy go mocniej? Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czy mu wierzymy, czy mu nie wierzymy? A, uwierzmy mu. Wszystkim wierzę. Wierzę ci. Nie wiem czemu. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Okej. Znowu śledztwo, jeśli znajdę dowody. Spoko. Może znajdziemy, może nie znajdziemy. Na razie nie będziemy szukać w każdym razie jakoś za bardzo. Wychodzimy. To jeśli chodzi o Baraninę, no to wszystko. Teraz 3:30. Nie wiem, czy zdążymy tej nocy na tę groblę tam dobiec i popłynąć, tak żebyśmy tam trafili w nocy. Mam nadzieję, że tu nikt mnie nie będzie atakował jakoś za bardzo. Ci z tej salamandry mnie tu gdzieś przeatakowali ostatnio, tak sami z siebie. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Mamy jeszcze chyba, tak, musimy te wszystkie sztylety posprzedawać. Ciekaw jestem, jak jaskółkę wezmę tutaj, o, właśnie, i je mogę połączyć, bo się zastanawiałem tak pomiędzy odcinkami przed nagrywaniem, czy mogę je sobie połączyć. Mogę sobie je w ten sposób łączyć i trzymać tutaj, żeby mieć podręczne. Mam aż cztery te skrzyneczki narkotyków, co jest akurat spoko, bo może się przydać, żeby przekupić kogoś. Biegnę oczywiście nie w tę stronę. Żeby przekupić kogoś, to może się to przydać nam. Wszystkie chyba wyleciały w tym szpitalu, jak tam biliśmy tych właśnie salamandr, znaczy tych kolesi, nie, bo to byli ci od Baraniny, którzy zostali tam wysłani niby.
Dobra, która jest godzina? 3:30. No to spokojnie, tam powinniśmy dopłynąć i może jeszcze tej nocy coś tam ogarniemy. Wypadałoby to przynajmniej zadanie zrobić. Czy coś mnie tam... Aha, tutaj są te utopce. To ja nie muszę chyba nigdzie płynąć, tylko ja muszę je zabić. O, tutaj łażą. No dobra. Chodźcie, panie utopce. Weźmiemy się tutaj z wami, rozprawimy. No to chyba o was tutaj chodzi. Ja nie mam nigdzie płynąć. Weźmiemy mieczyk i jedziemy z nimi. I jeszcze jeden został. O, i zginął. Ale tylko trzech? Myślałem, że będzie więcej. Nawet Oreny miał, proszę bardzo. Tak się poskładało. A jeszcze jedną rzecz miałem sprawdzić, bo tak sobie przypomniałem. Tamten gdzieś zapadł się po ziemię. Tak sobie przypomniałem, że ja mam tutaj te zlecenia ogólnie. I czy to było na... Nie, tu są na topielce. Muszę zbierać języki 10 topielców dla Zygfryda, ale nie ma tu topielców. Wilki, psy, echinopsy i algule. Ale tu nie ma nic w temacie... W temacie utopców także. No szkoda. Czy tu są jeszcze jakieś utopce? Halo? Może jednak mam gdzieś popłynąć, ale... Jak to wygląda? Łódka przewoźnika jest tutaj, dobra. Jest łódka przewoźnika, ale czy ja mam sam... Obróciła mi się mapa, czy mi się nie obróciła? Tam jest łódka przewoźnika. No tak, tylko czy ja mogę sam popłynąć, czy potrzebuję przewoźnika? Ale przewoźnika w nocy nie ma. Czyli co? Bo nie rozumiem. Mam poczekać na niego w dzień, ale w dzień mnie nie wiezie, bo mam być tam w nocy. To tak jakoś dziwnie. Dobra, wracamy stąd. Tutaj jest ognisko. Może poczekamy przy tym ognisku do rana. Zobaczymy, czy ten przewoźnik się tu pojawi. Jeśli się pojawi, to... Tu gdzieś było ognisko. To spróbujemy tam popłynąć, po prostu załatwić tę sprawę tym razem. Przy tym podejściu, jak jestem tutaj. Przy okazji może... No nie, na razie te trzy talenty nie będziemy ruszać ich. Do świtu czy do południa? A, pomedytujmy sobie do świtu. Znaczy, przepraszam. Naciskam do południa, a mówię do świtu. Pomedytujmy sobie do południa. Trochę odpoczęliśmy. Dobra, ludzie się tu już pojawili. Z tym nie pogadam. Tam jest koleś, ale nie wiem, to chyba jest on. Chciałbym, żeby mnie zawiózł tam ktoś, no. Mogę tam przeczekać najwyżej do wieczora. Tu jest kupiec, tu jest podróżny. Ten wygląda, jakby był... Przewoźnik, jest przewoźnik, dobra. Mamy przewoźnika. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. To ja poproszę na bagna. Przywieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Zapłacę ci, ale ile? 5 orenów. No ja na 5 to jeszcze nas stać. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. No dobra, płyniemy na bagna w takim wypadku. Zobaczymy, co nas tam czeka. A tam będziemy musieli do wieczora czekać, aż te utopce się pojawią. W ogóle nie, na bagnach jeszcze nie byliśmy. Las na bagnach. Chyba, że dopłynęliśmy wieczorem. Może być jeszcze tak. Zobaczymy, co nas tu czeka, ale tutaj chyba sobie trochę powalczymy dzisiaj. Może w końcu. To wygląda dosyć złowieszczo.
Dobra, jesteśmy na bagnach. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Jean-Pierre. Porozmawiałem z nim. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nie wiem, co za ogłoszenie. Jeśli ktoś się zgłosił, masz skóry? Przyjdę, jak tylko zdobędę skóry. Aha, możemy poczytać, o jakie skóry chodzi. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Postaram się. Bywaj. Jakiś ciekawski pies, ale on tylko węszy. Panie, może potrzebujesz łodzi? To jest nasz przewoźnik. To on na razie niech sobie stoi tam. Co tu się wyprawia? To jest jakiś dziadek. Pogadajmy z nim. Hej, wnusiu! Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. No dobra. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. No to go zaprowadzimy do kapliczki. Ale nie wiem, czy iść tam od razu. Może się przejdźmy jeszcze tu, zobaczymy, co tam jest. Bo kapliczka to tak jest tu gdzieś. Dobra, tu jest obelisk. Tu jest dom Waski. Dobra, to kapliczka jest tu, ale to tam na razie to jeszcze nie chce iść. Tam kawał drogi jest. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Mogę wejść do środka? Mogę wejść do środka, jakaś chata. Ceglarka, kufer, weźmiemy sobie, zajrzymy do kufra. Weźmiemy wszystko, na razie będziemy zbierać wszystko. Ceglarz, ceglarz. W naszej wiosce przywódczyni jest jedyną kobietą, która często wychodzi z domu. Rozumiem, zaraz będziemy jej szukać. Tu jest szafa. Oho. Historia Lary Doren i Kregana z lodu. Z lod, przepraszam. Ludzka wersja baśni o Larze i Kreganie dostarcza informacje o elfach i starszej krwi. Weźmiemy wszystko. Później będziemy wrzucać to, co jest niepotrzebne, oczywiście. Niedawno świętowaliśmy narodziny Trojaczków. Właściwie to się cieszę, że nie musimy wypalać. Dobra, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, także idziemy stąd. Coś tam o narodzinach Trojaczków opowiadali. Tu jest ceglarz, tu jest stary ceglarz. O, ze starym ceglarzem. Witaj. Powitać, panie, powitać. Co się stało? Teraz nic. Ale jakem miał 6 lat, to mnie cegła na łba spadła. Taka zabawa była. Rzucał kto cegłę w górę i trzeba było policzyć do 5, a później wiać, bo
cegła na łba spadała. Ja, żem w rachunkach nigdy mocny nie był. Mówią, że głupi jestem przez te cegły. Dobra historia. Mm-hmm. Ale jak trzeba pomóc, gdzie trafić, to tylko do mnie, bo widzicie, ja nigdy nie błądzę. Zatem dobrze trafiłem. Opowiedz mi o bagnach. Bagna są duże i głębokie i komary w dupę tną. Oj, strasznie ostatnio tną. Kto mieszka na bagnach? Na bagnach to mieszkają druidy, ceglarze, drwalce i potworzyska i komary. Mhm. To o czym opowiadać? Dobry jest. Ale dobra, posłuchamy jego opowieści. O ceglarzach. No ceglarze to by... tu zaraz prosto pójdzie, ta wiocha będzie. Tam starsza sieć, jej słuchać trzeba. My cegły robimy, Co jeszcze chce tam wiedzieć? No to jest dosyć uciążliwa rozmowa. Gdzie znajdę drwali? Drwale siedzą na przesiece, a gdzie indziej mieliby siedzieć? Gdzie jest przesieka? Trzeba było tak od razu, wycinka jest na południe od wioski ceglarzy. Najpewniej ścieżką iść, straszną jaskinię minąć i dalej aż do przesieki. No dobra, straszną jaskinię minąć, ciekawe. Powiedz o potworach. Potworów ci u nas dostatek. Mamy tu błędaki i mamuny, przez które uczciwy ceglarz nie może trafić do domu. Latawice, hołoboldy, co kraśne czapki noszą. A poza tym? Poza tym komary. Opowiedz o komarach. Krwiopijców, bzykaczy, gamratka ich mać, co roku więcej chyba, a najwięcej to kole wieży znajdziecie. Wieży? A no jak prosto ku zachodowi pójdziecie i kole chatki ku południu skręcicie, to do wieży magowskiej dojdziecie, Ciekawe. Ale zamknięta ona i nic tam, i no komary zatracone i globy jakoweś. Pora jest tu do zwiedzania na tych bagnach. Jak znajdę druidów? To najdalszy zakąteczek. Tam mój drzewa piękne i stwory dzikie z druidami siedzą. To będzie prosto na południowy zachód, ale iść trza przez przesiekę albo inaczej, ale to już powiedzieć się nie da. Dobra. Na szczęście to koniec rozmowy. Ale niestety nic na mapie nie mamy, nie zaznaczone. Będziemy musieli sobie wszystko sami odwiedzać. Stary ceglarz, dobra. Wszystkich tutaj wypytaliśmy. Zobaczmy, co tu jest jeszcze ciekawego. Wejdźmy sobie może do chałupy jednej. Drzwi do domu Waski. To jest ceglarz. Halo, chciałbym tam wejść. Mógłbyś się przesunąć? Mój ojciec wypalał cegły i mój dziad wypalał cegły. A nie, tu jest Waska. Było, że zostanę... Dobra. Podróżny z daleka. Siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się wiedźmini? Rozwiązujemy problemy.
Chcesz o coś zapytać, białowłosy? O kurczę, ale ma dużo, dużo do powiedzenia w sumie. I można nawet z nią pohandlować. Dobra, po kolei. Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, o alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Ciekawe do czego to raz, a dwa, że... Czyli co, salamandra? Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. Czyli utopce. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Dobra, możemy im pomóc w sumie. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. No dobra, to się da zrobić. Powinienem poszukać Bergara w dołach z gliną, tak, czy w okolicach. Czy mogę tu już wejść? Zobaczyć, co u niej jest ciekawego, czy można coś... A z nią można było pohandlować, także jeszcze bardzo chętnie do niej wrócę. Ona ma zresztą tam więcej rzeczy do powiedzenia poza tym, że chodź, jeszcze tutaj porozmawiamy. Chcesz od... Jeszcze nie pozbyłem się utopców, to akurat ok, to może później, ale najpierw po kolei. Czym się tu zajmujecie? Czym się tu zajmujecie? Wybieramy z ziemi glinę. Formujemy ją w cegły, potem wypalamy w piecu i sprzedajemy w zimie. To zyskowne zajęcie? Niezbyt zyskowne, białowłosy. Klepiemy biedę, bo chociaż miasto się rozwija i wciąż potrzebuje budulca, przewoźnicy i bogaci kupcy odbierają nam część zysku. Rozumiem. Nie chcielibyście się przenieść? Wynieść się? O nie, nigdy. My znamy się tylko na wyrabianiu cegieł. To wasza sprawa. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? No jeszcze to. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu zwierzy i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny.
Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją, mnie nie jest już potrzebna. Dobrze było z nią pogadać. Muszę omówić to z Kalksteinem. Dobra, musimy wrócić do Kalksteina też, ale to... Chcesz o coś zapytać? To jeszcze nie teraz. Chyba będziemy zwiedzać bagna w najbliższym czasie. Ale chciałbym z nią pohandlować, zobaczyć co ona ode mnie odkupi. To ode mnie odkupi, te cukierki wszystkie możemy jej sprzedać. Mięso zostawimy, wieprzowinę odkupi. To też. To niepotrzebne wino jej możemy sprzedać. To wino też możemy jej sprzedać. W ogóle wszystko jej posprzedajemy, co jest nam niepotrzebne. Przez co opróżnimy sobie troszeczkę plecak, żebyśmy mieli możliwość zbierania innych rzeczy. Co to jest? Bakalii też nie chcę. Okej, co zostało? Zostało tylko mięso, ale tego nie sprzedajemy. Gęsi smalec, łój, psie sadło, to też zostawimy. No i alkohol zostaje. Ona ma sporo alkoholu tutaj. Kupimy to jedno. Dobra, to wszystko. Możemy iść dalej. Zobaczymy, co sami ceglarze. Zobaczymy, co mają po tych domach popchane. Może mają coś ciekawego. To jest ceglarka. Nie rozmawiam z obcymi. To nie. To weźmiemy zaraz jeszcze tej kobiecinie, tam opchniemy. No to wszystko, co tutaj jest. O, nie ma jej już. Zniknęła. Aha, dziadek za nami biega. No tak, bo dziadek chce, żeby go odstawić. Gdzieś tu jest łaska. Chcę nic pytać, chcę ci sprzedać resztę rzeczy, które znalazłem tam. A takie śmieszne pieniądze jakieś. Dobra, to wszystko. Wejdźmy do środka. Jeszcze jeden domek został. Księga jakaś. Przepowiednie Itliny. Która zwiastuje zagładę świata. Spoko. Będzie trzeba przeczytać i antykwariuszowi posprzedawać te książki. Też nam nie będą potrzebne. Jest dziadek, jest łaska. Dobra, coś tam jeszcze mieliśmy jej do sprzedania. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. I to możemy sprzedać. Dobra, trzeba będzie się udać te utopce tam ogarnąć. Czy jest tu coś jeszcze? Ceglarz nie ma nic. Dobra, ta droga prowadzi gdzieś tam, ale my tam na razie nie chcemy iść. Kamienny golem. Doły z gliną. To nas interesuje na pewno. Na pewno bardziej niż na razie iść tam w górę. I... głupia zabawa. Zobaczymy, czy co tam się wyprawia. Tu kazała skręcić. Oho, są utopce, dobra. Tym damy radę. Muszę zabić wszystkie utopce, zanim wrócę do łaski. Dobra, jest ich trochę więcej. Już jakiś biegnie następny. Okej, styl szybki działa bezproblemowo na nich. Tu są szczątki. Zbieramy z nich wszystko, bo może się to przydać nam do czegoś później. Wylatują z nich jakieś dziwactwa. O, z tego nic nie wyleciało. Zobaczmy, jest ich tu więcej. Zdecydowanie więcej jest ich tutaj. Dzieciak jakiś. Topce chodzą. Dobra, są doły z gliną. Starczy! Masz tu, panie kolego.
Okej. Nogi mnie bolą. Idź do domu. O. Drogi dla panów prostują się. Dzień jest bliski. Zmiataj stąd, mały. Któż jest ponad panami? Co to za brednie? Uciekaj do domu. Dobra, jakoś chyba za bardzo uciekać. Ale dalej mu radzę uciekać. Teraz to pomocy. Chodź, chodź. Jest tych utopców tutaj trochę. Dobra. Tam ich zostało jeszcze co najmniej czterech. Dobra, przeglądnijmy co mają. Oho! Starczy! Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Ta, ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój. Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem, nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. No dobra, tyle dziadek nagadał. Muszę odprawić dziadka do kapliczki. No to to wiemy, cały czas go próbujemy odprawić, ale najpierw próbujemy się uporać tutaj ze wszystkimi... W ziemi to chyba doły z gliną. Z tymi wszystkimi utopcami. Biegnie kolejne. Jeszcze jeden. Kulturalnie. Pojedynczo tu przybiegają. Się musi dać zejść. O, 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 o. Dobra. Muszę wrócić do Waski, aby ją poinformować, że doły z gliną są już bezpieczne. Dobra. Spoko. Udało się ogarnąć temat. To teraz pozbierajmy wszystko, co jest tutaj w tych ciałach. Nie da się więcej tu chyba nic zebrać. Czy jest tu coś, co można by było ogólnie oglądnąć? Tu zejdź. Geralt, zejdź. Tu są szczątki jeszcze. Jeszcze jedne, dobra. Tu jest coś, co można sobie... Zmasakrowane zwłoki. Gdzieś tam. Dobra. Zobaczmy, co to za zwłoki tam leżą. A, salamandra, proszę bardzo. Berengar nie żyje, gdy spotykam Wesemira, przekażę mu. A, to on był. Choć zwłoki są mocno nadgryzione przez potwory, wyraźnie widać, że śmiertelne rany zadano mieczem. Bardzo ostrym mieczem. No i dobra. Dowiedzieliśmy się co nieco. Ołtarz Wodanoi. Zobaczymy ten ołtarz jeszcze. Może zobaczmy tutaj. Ale tu się nic nie da zrobić. A, coś było, żeby składać coś na tym ołtarzu. Dobra, zrzućmy jeden amulet. Z kontrolem to się robi, przepraszam. Tak. Coś się wydarzy? Nie, nic się nie dzieje. Coś tam trzeba było kłaść na te ołtarze, ale nie pamiętam co.
Może mięso połóżmy jeszcze. Może jakieś jedzenie ma być na ołtarzu, a nie. Tak dzielmy sobie. No, nic się nie dzieje. To zabieramy. Nie, to nie. To idziemy z powrotem do tej czarownicy, do tej babci tam. Pochwalimy jej się, że zabiliśmy wszystkie utopce. Znaleźliśmy ciało Berengara, ale nie na to liczyliśmy. Karta Tarota wieża. Na karcie przedstawiono płonącą wieżę, która została rażona piorunem. Ze szczytu wieży spadają dwie postacie. Przepołowiona brosza z salamandrą. Za sprawą uderzenia, które okazało się śmiertelne dla bandyty, brosza została przycięta na pół. Mógł tego dokonać jedynie wiedźmiński miecz. No to mamy zwykłe brosze salamandry. Wskazówki Kelksteina. Uchyłem ostrym pismem, Kelkstein zapisał na kawałku pergaminu wskazówki, gdzie należy szukać Sefir. No fajnie. Fajnie. Szkoda tylko, że... No nie wiem, gdzie jej szukać. Dobra, idziemy. Idziemy. Pochłoną głębiny, a sprawiedliwi zamieszkają w czarno. Gdzie ona jest? Dalej robi pranie, okej. Chcesz o coś? Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie będzie 50 orenów. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. Chyba ją wkurzyliśmy na koniec. Zadanie zakończone. Udało się wykonać zadanie. Mamy już 4 serafie. Aha, bo ten amulet, który dostaliśmy, to jest nie serafia, tylko sefira. Mamy 4 sefiry już. Okej, dobra. Warto było zrobić zadanie dla niej. Czy ktoś tu jeszcze coś chce z nami pogadać? Coraz częściej widujemy w okolicy elfy. Boję może ty? Się, niedawno świętowaliśmy narodziny Trojaczków. Ale ich jest tutaj. Tych ceglarzy. Dobra, stary ceglarz nam chyba opowiedział wszystko, co miał możliwe do opowiedzenia. I co teraz? No rzućmy okiem na plecak. Na plecak. Może nie na plecak, tylko na nasz dziennik. Muszę popłynąć łonie na bagna i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań nocą. Musimy tu chyba zostać do nocy, żeby zobaczyć, co nawiedza przystań nocą. To nie. Pamięć ostro od pielgrzymka. Muszę odprawić dziadka do kapliczki. To wiemy. Strażnik. Muszę omówić to z Kalksteinem. Berengar nie żyje. Gdy spotkam Wesemira, przekażę mu tę smutną wiadomość. Dobra, nie wiem, gdzie jest Wesemir, ale jak go spotkam, to mu to przekażę. Okej. Okay. Czy my... Uda nam się dotrzeć tam do tej kapliczki? Obelisk jest aż tutaj. Kapliczka Melitele. No spróbujemy tam gdzieś dotrzeć. Zobaczymy, czy się uda. Co nas tu jeszcze czeka? Jak mamy pójść? Możemy chyba gdzieś... Nogi mnie bolą. Tędy próbować przejść. Nie, musimy skręcić w tę stronę. Ja to może tu jaskółkę wypiję jedną. Oho, patrzcie jak trafiłem. Chyba mnie zatruło. O kurde. Trochę mnie przeatakowała ta roślina. Powiem wam, że... Prawie umarłem.
Są jeszcze jakieś szczątki, także. Nogi mnie. Gdzie oni wszyscy idą? Aha, bo oni idą do pracy tutaj, no tak. Ładnie mnie ten habaś tam przeatakował. Prawie całe życie mi zjadło. Dobra, zjedzmy jeszcze kurczaka trochę, żeby życie szybciej się podnosiło. No, to powiem wam, że tutaj nie będzie tak łatwo tam dojść. Dobra, odblokowało się przynajmniej. Przynajmniej widać, gdzie trzeba iść. I ogólnie poszliśmy tą drogą, a ta droga to nie jest taka do końca dobra. Bo... No nie, dobra jest. To jest jedyna droga, tutaj musimy pójść tędy, tyle tylko, że mam mało życia. Tędy musimy iść tu cały czas do przodu. Mało życia mam, a ten krzak nie był jakiś kurde... Aha, krzak możemy podpalać, właśnie, krzak możemy podpalać. Spróbujemy go spalić. Weźmiemy oczywiście miecz i nie styl grupowy, tylko... nie wiem, czy opancerzony by... No, ten krzak nie jest opancerzony jakoś bardzo. Dobra, podbiegnijmy do niego, spróbujmy jeszcze raz go załatwić. No kurde. I znowu mnie trafną. Znowu prawie nie przeżyłem. Kurczę, no to tego krzaczora to będzie ciężko zabić. Jak jest ich więcej, to no to będą jaja. Będą jaja, powiem wam. Może by jeszcze tak. Może by jeszcze zastosował na przykład osełkę. Osełkę do miecza. Czy ten krzak jest potworem? Może ten krzak jest potworem. Może trzeba by było zastosować ten miecz srebrny na to. To nie jest człowiek. Na potwory i na ludzi. No to w sumie, no dobra, to może miecz srebrny powinniśmy zastosować, bo to nie jest człowiek. Tylko krzak to potwór bardziej. No dobra. Jeszcze zobaczmy, czy możemy tutaj cokolwiek... Wywołuje paraliżujący ból u zranionej istoty. No to nie bardzo. Zamieć poprawia refleks i czas reakcji. Zwiększa szansę parowania i uniknięcia ataku. Może by ten zamieć wypić. Tutaj noszę cały czas ten nieznany eliksir. Nie wypiłem go do tej pory. Trzeba będzie zaryzykować któregoś dnia i wypić. O, mamy jeszcze dwa jakieś nieznane eliksiry. No dobra. Dobra, jeszcze poczekamy chwilkę, żeby się odnowiło życie. Bo szybciej to się nie odnowi. Okej, wypijmy. Wypijmy zamieć. Szansa parowania jest zwiększona. Zamieć krótko trwa. Mamy mało życia. Ten krzak nas tu i tak może pokonać jeszcze. Nie mogę go trafić w ogóle. Nie damy rady. Chyba musimy go ominąć po prostu. Czy tu jest gdzieś ognisko? No nie. Okiem. Ognisko jest dopiero w wiosce. Dobra. Wróćmy do tego ogniska. Teraz ta zamieć będzie trwała. A nie idzie, to nie idzie dzisiaj. Walka z tym potworem jest, kurde. Nie jest łatwa. Dobra, gdzie jest ognisko? Tu gdzieś było ognisko. To powinno być. Zapniemy przy ogniu. Pomedytujemy jedną godzinkę. Nie, no ta zamieć to jest straszna. Strasznie spowalnia czas. Jedną godzinkę pomedytujmy. Co to było?
Ominiemy tą roślinę, tę roślinę nie będziemy jej próbować zabić. Będziemy jej próbować zabić, bo to nie wychodzi nam na zdrowie. Weźmiemy. Spróbujemy jakoś szybko przebiec koło niej. W ogóle czy ja muszę koło niej biec? Może jakoś przed wodę bym przeszedł. I w ogóle bym jej nie wywoływał nawet. Ona jest gdzieś tam. Tu. Nie chcemy z nią walczyć. Może się pojawi zaraz jeszcze jakaś inna. Utopce się pojawiły, tak? Utopce to jeszcze, jak widać, nie są strasznie groźne, aczkolwiek trochę z życia nam zjadły. Trochę życia nam zjadły. Jeszcze jedną jaskółkę wypijemy. Ale roślina była przegięta. O, tam się pojawiła następna. Stoi na środku. Dobra. Wszystkie szczątki, chyba wszystkie. Tam jest na środku kolejna. A my przebiegniemy bokiem. Nie będziemy jej zaczepiać. Mamy odstawić tego kolesia do tej kapliczki, to go tam odstawimy dziadka, a później dopiero będziemy myśleć co dalej. Dobra, zginęły utopce. Oczywiście spróbujemy zebrać z nich wszystko. Tak nie zawsze się da kliknąć jakoś to tak. Z tego się nie da zebrać nic. Dobra, jak daleko jest do tej kapliczki? Już niedaleko. Pojawiła się roślina. Na razie niech ona sobie tam będzie. Tam są jakieś stwory dziwne. Kurde. Jest ta kapliczka. O, przyszedł dziadek, dobra. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki. Dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. Dobra, my go już tam znaleźliśmy, także. My już o tym wszystko wiemy. Dobra, dziadek, zadanie wykonane z dziadkiem. Nowy poziom. Można rozdysponować punkciki, ale co tu jeszcze musimy zrobić? W sumie przejdźmy tylko na ten przystań, a dużo rzeczy tu jest do zrobienia. Tu jest kamienny golem, cokolwiek tam jest. Tu jest dom dziadka jest aż tutaj. Doły z gliną byliśmy. Te obeliski nie wiem co z nimi zrobić na razie. Patrzę na czas. Może byśmy się dostali do przystani z powrotem. Można było tę drogę tutaj. Do przystani przeczekali tam do wieczora i zobaczyli co tu napada na to
na tych kupców tam przy tej przystani, żeby ich zabić. Wtedy można było wrócić w następnym odcinku do Wyzimy i tam poogarniać trochę. Jest roślina, ale można konik przebiegać, tam nie dużo się dzieje ogólnie. Jak się konik przebiegnie, to można to przeżyć. Nie chcę tu się z nimi zadawać, wydawać w walki, no bo widać, że to nie za bardzo nam wychodzi. A tu jest ognisko, także możemy poczekać do nocy i zobaczyć, co się wydarzy w nocy. Przy okazji zobaczymy, czy punkty się da jakoś rozdysponować ciekawie. Jeszcze parę minut zostało. Ja obstawiam, że tutaj będzie coś atakowało, tak? Gdzie jest ogień? Ognisko gdzieś powinno tu być. Tu jest ognisko, dobra. Siedźmy przy tym ognisku. Trzymaliśmy nowe talenty, nie wiem ile w sumie. 6 mamy, tak? Siła. Tu żywotność plus 2 na każdy poziom postaci. Aha, to mamy wzięte, tak? Nie, tutaj srebrne talenty są potrzebne. A. Dobra. To teraz srebrny miecz albo ten miecz. Czy tu jest, da się coś jeszcze ciekawego wziąć? Obrażenia plus 40%, ale tylko gdy 15% żywotności jest. No to jest takie dosyć dużo. Dosyć mało trzeba mieć. Grać ciosów. Tutaj weźmiemy to. Obrażenia plus 25 i jeszcze tak weźmiemy, to będzie stalowy szybki. Precyzyjne trafienie plus 10. Działa tylko wtedy, gdy Geralt walczy z przynajmniej 3 przeciwnikami. Powalenie. Precyzyjne trafienie plus 10, to jest styl grupowy, ale weźmy może też w srebrny coś zainwestujmy, czyli to. Plus 15, obrażenia plus 25. I tu 20. O, w ten sposób, dobra. Poczekajmy do północy może. Zobaczymy, co się wydarzy. Są utopce, dobra. Halo, stajemy. To mieliśmy zbadać, no ale to nie wiem, to wszystkie te stwory? Trochę mało. Co ma zginąć? Zapraszam na moją łódź. No nie, bo jeszcze nie załatwiłem tu sprawy. Załatwiłem sprawę, nie wiem ile tych utopców tu jest. Oszczędź mnie! No tam jest jeszcze jeden, to widzę. Chodź. Dobra. Bezpieczna przystań. Została ogarnięta. Spoko. To nic, na razie się wrócimy do Wyzimy. Jeszcze nie będziemy tutaj się awanturować z nimi bardzo. Bo tak naprawdę to my przybyliśmy tylko po to, a zacząłem zagłębiać się tam w te bagna. No, troszeczkę odkryliśmy, no ale jeszcze tam nie będziemy szli. Na razie wracamy. Proszę mnie zawieźć z powrotem. Wiedźminie, odwiedź Jarena Bolta, szefa Drwali. Powinien mieć jakieś zlecenie. Mieszka na południu bagien. Jasne. Co? Dobra, dzięki. Ale proszę mnie przewieźć z powrotem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Piątkę za każdym razem trzeba mu płacić. No dobra. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy do miasta. Taki krótki wypad na bagna. Jeszcze tu wrócimy oczywiście, no bo tutaj jeszcze pewnie trochę questów jest. Na razie dowiedzieliśmy się, znaczy znaleźliśmy Wiedźmina. To raz. Znaczy ciało Wiedźmina, no bo on nie żyje. Mamy się zgłosić do Kelksteina. No i posprzątaliśmy tutaj dla tego kupca z przystani. Tu też.
topce łażą. Na razie nie jesteśmy w stanie tych roślin tam jakoś sensownie zabijać. Także... tam nie ciekawie się chodzi w takim wypadku. Na szczęście da się omijać, nie muszę tam jakoś się wdawać w walki z tymi roślinami, no bo jak widzieliście, no ciężko było cokolwiek zdziałać. Okej, jeszcze mamy parę minutek. Parę minutek mamy, także siądziemy sobie tutaj przy tym ognisku, poczekamy do rana. Czyli tak nie mamy nic do roboty sensownego w nocy. Do świtu czy do południa? Poczekaj. A, do świtu może się pojawi już. Ten kupiec tutaj na przystani. To mu oddamy questa. Lisak tu jest. Jest już, powinien być. Musimy go tylko dobrze poszukać. On tu gdzieś łaził. Tu jest nasz przewoźnik, spoko. Czyli on też chodzi tutaj, nie zawsze można go spotkać w tamtym miejscu. Czyli jakbyśmy chcieli popłynąć, to też trzeba z nim pochodzić trochę, poszukać go czasami. Jest. Declan. Tak? Znowu jakoś dziwnie stanął za słupem. Najpierw pohandlujmy z nim. Możemy mu coś sprzedać? O, ma pierścienie i takie tam duperele. Dobra. Przesuń się w tę stronę i teraz z nim pogadaj. Może się odwróci. O. Tak? Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? No nie, dobra, bywaj. Dziękuję. Chyba tyle. 400 orenów dostaliśmy za to. No bardzo ładnie. Spoko kasa. Aczkolwiek 997 mamy raptem. Nic nie wykonaliśmy z tego, co chcieliśmy, znaczy co zaplanowałem sobie, że pójdziemy do tego detektywa, że poza baraniną, no i pójściem tam na te bagna. Może jakbym nie zagłębiał się w tę historię tam głębiej, to byśmy troszkę więcej tutaj zbadali, a tak naprawdę powrót do Wyzimy kończy się na tym, że trzeba kończyć odcinek. I z tym Raymondem nie pogadaliśmy. Co jeszcze? Tu jest też Raymond. Muszę mówić to z Karlsteinem, do niego trzeba się udać. To muszę poszukać na własną rękę. Powinienem porozmawiać z Zoltanem, zna się na rzeczy. Gdzie Zoltan może być? Zoltan siedzi w karczmie. No dobra, to przebiegnijmy się jeszcze do karczmy. Zdążymy? Chyba zdążymy. Zobaczymy, co nam powie ciekawego. Karczma jest tu na dole. A, tu jest jeszcze... No dobra, tyle tu jest rzeczy do zrobienia, czasami. Mogę rzucić... Proszę o Bywaj. Lepiej wystawię mu weksel. No co, no przecież chciałem... Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i przyjaciół zakonu, a o... Bywaj. No jak? Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu. Bywaj. Od kiedy do mnie nie lubicie? No dobra, spadaj. Przecież handlowałem z tobą już. Trzeba będzie poszukać jakiegoś innego. Gdzieś tam był drugi. Był drugi kowal, ten krasnolud. Dobra. Zoltan, gdzie ty jesteś? Patrzmy, czy tu Zoltan gdzieś jest. Porozmawiajmy z nim jeszcze na szybko i powoli będziemy kończyć odcinek. O ile on tu jest gdzieś, hazardista, nie, oprych, nie. Zoltan, jesteś tu? Halo? Oprych, nie. Nie ma go tutaj. Ostatnio u Kalksteina go widziałem, jak dobrze pamiętam. Tu baranina. O, nie ma go. Proszę bardzo, po raz pierwszy go chyba nie ma tutaj. Ale Zoltana też tu nie ma, nie wiem dlaczego tu nam pokazała gra, że mam przyjść. Może on tu wieczorem dopiero gdzieś przebywa. Może za wcześnie jak na niego. Dobra, to idziemy stąd. Nie ma go, tego nie ma. Nie będziemy specjalnie jakoś na niego czekać tutaj. Która jest godzina?
9 rano. No, nie będziemy tutaj całego dnia marnować. To nie ty? Nie. Już tak dobrze nie ma. Dobra, skoro nie ma go tutaj. Wszystkie te śledztwa są... Potrzebuję więcej dowodów we wszystkich śledztwach. Dobra. Podstawowa rzecz to trzeba iść do tego Rajmunda. Skoro Zoltana tu nie ma. Dobra, ostatnią rzeczą jaką zrobimy, to się udamy do Kowala, ale tego krasnoluda tam na końcu. Skoro ten nie chce z nami handlować zakonu, my nie wiem, ale gadali ze mną przecież wcześniej i chcieli ze mną handlować. Przynosisz ze sobą kłopoty? No nie wiem. Nie to nie, bez łaski. Znajdziemy sobie innego. Gdzie ja tam mam biec? Innego... Kowala. To będzie gdzieś tutaj. Jest krasnolud. Kowal powinien być tutaj. Sprzedamy mu wszystkie te niepotrzebne sztylety, bo nazbierałem tego całą masę. Czego? Pokaż mi wasze wyroby. Pan Dziwaj mówił, żeście równy chłop... Dobra, ten przynajmniej z nami chce handlować. Proszę to ode mnie kupić. Zawsze to 80 orenów więcej na samych tych sztyletach. Proszę bardzo. A do niczego nam są niepotrzebne, ogólnie rzecz biorąc. To mnie, kurde, tutaj kusi, no ale jeszcze kupę kasy trzeba zebrać. Dobra, będziemy kończyć powolutku. Byliśmy trochę na bagnach, trochę zobaczyliśmy jak to wygląda. Wpierdziel od rośliny dostaliśmy prawie. Prawie nas pobiła. O Szani, porozmawiamy sobie z nią jeszcze na koniec. Nie jestem w humorze, przyjdź później. No dobrze, dobrze, nie to nie. Byliśmy na bagnach. Wróciliśmy do Wyzimy, taki szybki wyskok na bagna zrobiliśmy. Wróciliśmy do Wyzimy. W następnym odcinku oczywiście idziemy do tego Rajmunda, trzeba... Rajmunda, to tak by trzeba było odmienić. Z nim pogadać. Później zostało jeszcze... Tutaj jest drugie zadanie, żeby do niego pójść. Tutaj Wesemir, no to Wesemir. I do Kalksztejna będzie trzeba pójść, czyli to są dwie osoby, które będzie trzeba odwiedzić na początku następnego odcinka, a później... A, jeszcze Zoltana znaleźć oczywiście, także trzy osoby, które trzeba znaleźć w następnym odcinku. A później, nie wiem, no, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, może będzie trzeba na bagna wrócić na przykład. Znaczy, na bagna prędzej czy później wrócimy, no ale zobaczymy kiedy. To nie idzie nasz Zoltan? Nie. Dobra, ale tutaj... A może ty? Nie. Ale tutaj skończymy na dzisiaj ten odcinek. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.